Cześć, tutaj Zuzia. Jeszcze mamy lato, więc pokażę Wam najlepsze lody latem, według mnie. I robię to tak, że mrożę bananę. Tnę go najpierw, to jest ważne, bo kiedyś wkładałam całe banany i nie, lepiej go sobie pociąć, włożyć do zamrażarki i pojechałam z tym bananem do drewnianego domku. To jest moja miejscowa na wakacje, uwielbiam ją. Widać moje szczęście, te maki. Na ten moment jest skoszony i jest ładny, ale a te maki takie dzikie też mi się bardzo podobały. I tam właśnie stwierdziłam, że zrobię swoje najpyszniejsze lody. Te banany zmiksowałam z mascarpone i można kombinować. Naprawdę można kombinować, ale były pyszne. Tam można dodać cynamon, erytrytol. Nie wiem, czy w ogóle robiliście lody właśnie z mrożonych bananów, ale to jest mój ukochany, najlepszy sposób i to jest piękne. Tego dnia tak w ogóle sobie sprzątałam w drewnianym domku, myłam podłogę, także miałam taki aktywny dzień. A zaraz Wam pokażę mój dzień, w którym jem 1600 kalorii. I od razu chcę powiedzieć, moi drodzy, w ostatnim filmie się tak jakoś może źle wysłowiłam, czy się nie zrozumieliśmy, jakby cały ten temat jest ciężki, bo jeśli chodzi o mnie, to wiem, czym jest PPM, CPM i wszystko rozumiem, nie głodzę się, nie martwcie się, ale lubię też stosować taką technikę patrzenia na kalorie na cały tydzień, czyli powiedzmy 7 dni razy 1800 kalorii i wychodzi tam ponad 12 tysięcy i ja sobie to rozkładam na cały tydzień, jakby tutaj jest 1600 głównie dlatego, że dzień wcześniej zjadłam ponad 2000 i jadłam pizzę lub coś niezdrowego. Ogólnie radzę sobie i dobrze mi wychodzi. Widzicie, kawka, koktajl białkowy, jakby to jest też jakaś chyba indywidualna sprawa i ja tak robię, ja tak jem, to nie, oczywiście nie musicie się ani motywować, ani wzorować, ani nic, ja po prostu pokazuję, jak jest u mnie. Nic tu szkodliwego nie ma, bo ja mam super wyniki, jem bardzo zdrowo, ruszam się i teraz wmawianie mi, że robię coś niezdrowego, jest dla mnie abstrakcyjne. Mam przepiękną trasę na rolki. Przed jeszcze sobie jem batonika proteinowego, już tam w ostatnim filmie go pokazywałam. Patrzę, fajna koszuleczka, szamy. I jeżdżę sobie jakiś czas. Po śniadanku, którym był koktajl białkowy, poszłam sobie na rolki, mam piękną trasę w lesie. Fajnie sobie coś takiego energetycznego do tutaj rolek, do aktywności, do cardio zjeść. Jak widzicie, jest po prostu pięknie i właśnie w tych okolicach mam drewniany domek, także no wszystko składa się w piękną całość. Jeziorko, las, i rowerem, i rolkami, i hulajnogą, czymkolwiek sobie pojeździć. Klimat cudowny. Mój obiad pokazywałam często, tak mi się wydaje, bo to będzie jakby curry, ale nie miałam przyprawy curry, więc no ciężko tak mówić. Miałam brokuła i brokuł był głównym elementem tego makaronu ryżowego i trochę pieczarek. Wszystko sobie oczywiście ważyłam i to miało dosyć dużo kalorii, ale też Iwonę zaprosiłam na jedzonko. No było pyszne, zjadłam dwie ogromne porcje, tak. Ojej, najpierw ugotowałam sobie brokuła, to była w ogóle sobota chyba i ta sobota była taka słoneczna, piękna, takie gotowanie, zajęło mi to godzinę, ale to było piękne, uwielbiam tak sobie pogotować, pokroić i tworzyć na tej tutaj patelni. Wyjątkowo zaczęłam od sprayu, to jest spray jakby oliwa, są też spraye masła i tak dalej, tutaj mamy czerwoną cebulkę, w ogóle tak dawno nie jadłam brokuła i miałam taką ochotę na brokuła, że to było nie do pomyślenia. Daję kurczaka, daję pieczarki, mieszam to sobie i jak już tutaj wybrałam jakieś przyprawy, tak, jeszcze oczywiście sól i pieprz, ale u mnie przyprawy to jest wszystko na oko i to, co akurat znajdę sobie. Brokuł zrobił to danie brokułowe, ja bym to nazwała brokułowym makaronem ryżowym. Jezu, jakie to było dobre. Aż teraz bym sobie też zrobiła coś takiego pyszne. Mleczko kokosowe light. Spoko, spoko. Właśnie takie pyszne jedzonko sobie lubię od czasu do czasu zrobić. Jezu, tam jeszcze później orzeszki ziemne dałam na to i trochę szczypiorku i sezam, czy tam czarnuszka. Jezu, no. Sorry, ale to było przepiękne. No i tak właśnie wyglądał mój dzień jedzeniowy, a zaraz Was jeszcze zaproszę do zobaczenia, jak wykonuję nowy tatuaż.
jest przepiękny. To jest jeden z moich ładniejszych tatuaży, także zobaczcie proces powstawania układu słonecznego na mnie. No coś pięknego. Gdzie pierwszy zjazd? Mówi, kocha, myśli, precz. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Everything is easy when you come around. Hold on now. Jajko, co to za minka? That's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Everything is easy when you come.